Kacper Bisan przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Kilka tygodni temu robiłem materiał o tym, jak rezerwuję loty i dlaczego robię to w czasie pandemii i paniki. I dzisiaj niemalże live sprawdzimy, jak te ceny tych lotów kształtują się dzisiaj i czy podrożały, czy potaniały. I ja sprawdzałem sobie tylko dwa. One akurat potaniały, ale pewnie niektóre będą podobnie kosztować, inne może nawet stanieją. Ale myślę, że generalnie tendencja będzie zwyżkowa, w sensie ceny będą wyższe. I teraz, najpierw sprawdzimy jak to wygląda, a potem powiem Wam, jakie mam wnioski i jak to można wykorzystać w przyszłości, bo takich okazji jest często wiele. Dobra, tutaj u góry widać, że mamy, mam lot z Warszawy do Madrytu. Zobaczmy tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedy wracam? 10-12 lipiec. A po drugie, ile kosztowała mnie ta przyjemność? Szczegóły płatności: 200. 84 zł za dwie osoby w dwie strony. Dobra, czyli robimy tak. Warszawa, Warszawa Hopin i Madryt. Nowy, nowy kierunek. I patrzymy sobie termin. 10 lipiec do 12. Dla dwóch osób. Wyszukaj. No i co tu się dzieje? Nie wiem, czemu mam ceny. W euro, a nie, są złotówki, w porządku, dobra cena zniżkowa 86. Cena, o, super. Czyli widzę, że dalej, jakby ktoś z Was miał ochotę, to faktycznie może mieć super niską cenę. Nieco drożej, ale powiedzmy, że cena jest symbolicznie wyższa. Jeżeli dzisiaj, dzisiaj masz ochotę zaryzykować, mówię zaryzykować, ponieważ jeszcze granice nie są otwarte są jakieś tam przecieki, że będą otwarte w połowie miesiąca, ale myślę, że w lipcu już nie będzie problemu. Natomiast dzisiaj możesz zaryzykować i kupić za 304 zł w dwie strony za dwie osoby loty. Ja i kupiłem trochę taniej, ale umówmy się, że różnica jest symboliczna. Dobra, zobaczmy co jest dalej. Katowice, Ateny 16 wylatuję sobie z Aten i wracam kiedy? 19. Ja tak jak mówiłem wcześniej, lubię krótkie takie wypady sobie robić. Czyli 16, 19 lipiec, 3, 8, 4 w dwie strony. Dobrze. Zobaczmy zatem. Katowice, Ateny lipiec 16, lipiec 19, dwie osoby Dorosłe. Ciekawe, ile kosztują teraz Ateny. Ok, oczywiście ze zniżką, to co też mówiłem wcześniej. Ja też planuję, może w styczniu, coś bardziej egzotycznego. To też pokażę krok po kroku, jak, jak dobieram loty, gdzie bukuję, bo to pewnie nie będzie już wizer. Ok, mamy sobie cenę. Cenę jaką. No, cenę dużo wyższą. 664 zł za dwie osoby w dwie strony, a ja płaciłem 384 zł, czyli 300 zł niemalże taniej. No, różnica w sumie kolosalna. Ogólnie umówmy się, że i tak to nie jest jakaś cena, nie wiadomo jaka, jak za, za lot w dwie strony dla dwóch osób, ale jednak zapłacić, zapłacić te 600 zł właściwie prawie 700 a prawie 400 to jest różnica. Także tutaj mamy tutaj mamy, mamy różnicę dużą. Dobra lecimy dalej. Widzę że mnie tutaj wylogowało ale zaraz się zrobimy ponownie. Dobra. Trochę nam tu Wizer Zamula. Nadchodzący wyjazd. Dobrze, mamy kolejny. Eindhoven, czy Eindhoven. czyli to jest e, kiedyś Holandia, te, teraz Nederlandia, czy Niderlandia. E, nie, Nederlandia pewnie. Dobra, w każdym razie, jak zwał, tak zwał. To jest piękne, że nie musisz wiedzieć, jak się nazywa kraj, do którego, do którego lecisz, żeby czegoś nowego nauczyć i poznać. Dobra, tutaj mamy cenę 210 zł za dwie osoby w dwie strony od 7 do 9 sierpnia. No i co, sprawdźmy od, od 6 do 9 sierpnia, jak to wygląda. Oczywiście, jak ktoś ma ochotę sobie zabukować w tym samym czasie bo te loty wybierałem tak dosyć raczej sprytnie, w sensie, żeby to nie miało jeszcze raz, żeby to nie miało znaczy, żeby miało znamiona inteligencji w tym wszystkim. No co jest? Naklikałem się. Szósty, szóty, o, dobra. Szósty, dziewiąty mamy. No i dobra, mamy Echoen. O, tutaj widzę, że grubo 39 zł w jedną stronę i 66 zł w drugą. Także myślę, że całkiem sympatycznie. I cena jest dalej taka sama. Także jak masz ochotę zbić ze mną piątkę w samolocie i polecieć sobie za 39 zł w jedną, 66 zł w drugą, to zapraszam, zbimy piątkę. Katowice ENHOEN, 6-9 sierpnia. Całkiem sympatycznie. Dobra, zobaczmy, co tam jeszcze mam kupionego, czyli mamy tak, Madryt, Ateny, Einhoen. Dobra, mamy Sardynię 15 sierpień. Jest Sardynia 15 sierpnia. 15 sierpień, no za, za, zaloguj się. 15, 18. Ja też starałem się tutaj dużo weekendów, dużo, dużo takich wolnych dni, żeby moja żona też nie musiała urlopu pomarnować. Dobra, mamy 304 zł za Sardynię dla dwóch osób, dwie strony. Także myślę, że też dosyć ciekawie. 15-18 sierpień. Zobaczmy, ile dzisiaj kosztuje ta Sardynia. To było z Katowic. Tak, z Katowic. Najpierw Sardynia. Sardynia 15 18, czyli mamy od soboty do wtorku w tym przypadku. No i zobaczmy. Swoją drogą sardynia, z tego co pamiętam, oferowała nawet jakieś dofinansowania dla turystów. Nie wiem, czy będę w ogóle miał czas się tym zainteresować. Ale jak ktoś ma ochotę pogooglować, posprawdzać to być może faktycznie warto, ponieważ sardynia żyje z... Z turystyki, no i zależy im, żeby ci turyści wracali tam na tą wyspę. Dobra, mamy 424 zł. Ja płaciłem 304, czyli dalej cena jest bardzo atrakcyjna, bo Sardynia, z reguły wyspy są nieco droższe, wszelakie, lotniska są droższe, ale dalej jest tanio. Jednak 120 zł do przodu mam na tym locie. Dobra, zobaczmy dalej. Te oce też są tanie, ponieważ ja wybierałem takie perełki, takie rzeczywiście, żeby one, one, one wychodziły taniej. Um, można było równie dobrze polecieć na Sardynię z powrotem za 800-3000 zł. To nie, nie była jakaś filozofia. Także. Także dobra. Zobaczmy, co tutaj dalej jest. Wydaje mi się, że mamy jeszcze. Mm, Rumunia. Rumunia. Podejrzewam, że brzmi lepiej niż wygląda, Znaczy brzmi gorzej niż wygląda, ale, ale, zobaczymy, czy faktycznie teraz tam była Rumunia, czy nie było w końcu. To jest piękne, że zerwując Lotów ja nawet do końca nie pamiętam gdzie co i jak, bo, bo nie jest to dla mnie aż tak istotne. Dobra, mamy tutaj szczegóły właśnie buk Aresztu, czyli w Rumunii. To tym razem raczej z Warszawy będzie tak. Warszawa 21 sierpień. I loty przychodzące 23 sierpień. Dobra. E, czyli mamy tak, Warszawa. Bóg, areszt. Postaram się też nagrać jakieś takie krótkie relacje z tych wyjazdów. E, 21, 23, tak? Dobra. E, I pokazać, że też tam można to w miarę sprytnie sobie. Na miejscu ogarnąć. Ale zobaczmy ile teraz kosztuje to. Dobra. 216 w jedną od osoby, 156 w drugą. Niech to się nam rozklika tu ładnie. Potwierdzam taki bilet. Oczywiście tutaj wybieram opcję z baga bez bagażu rejestrowalnego tylko z podręcznym, bo na takie trzydniowe wypady spokojnie da się da się spakować, jak ktoś potrzebuje, może sobie dokupić walizkę. Dobra, 744 zł kosztuje bukareszt, wydaje mi się, że płaciłem mniej, ale zaraz zobaczymy, mamy ten bukareszt, szczegóły płatności, tak, 424 zł płaciłem, a, a kosztuje teraz 700, 744, no to, to jest duża różnica, 320 zł, no to ma się już to w kieszeni. Także wydaje mi się nawet, że jeżeli jeszcze nie zwiedzałeś zbyt dużej ilości miejsc, szczególnie w Europie, to podejrzewam, że jest dużo, dużo więcej ciekawych miejsc, które za, za 7-8 stówek możesz oblecieć, że tak powiem, niż Bukareszt. Ale zobaczymy, nie byłem jeszcze, także, także jestem ciekaw, jak ten Bukareszt wygląda. Także tutaj też oszczędność rzędu ponad 300 zł. Dobra, jestem ciekaw, jak tam Majorka stoi, bo to. Bo Majorka jest we wrześniu, także myślę, że tam się tak cena, cena nie pozmieniała bardzo. Z, generalnie jest reguła taka, że z, reguła, bo są, są wyjątki, ale reguła jest taka, że im szybciej zarezerwujesz, tym te ceny są niższe. Niektórzy twierdzą, że jest inaczej, ale z mojego doświadczenia wynika, że tak właśnie jest. Dobra. Palma do Majorka zapłaciłem 464 zł. Tutaj jadę jeszcze z z moim przyjacielem Damianem i jego żoną. Także będzie fajnie. Dobra. I co? 6 września wracamy. 9, czyli znowu takie 3,5 dnia widzę, wychodzi tutaj. No i sprawdzamy, ile to kosztuje aktualnie. To było z Katowic. Z Katowic. Katowic. Dobra. Zmieńmy sobie teraz na Katowice. My Palma de Majorka. Dobra, pyk, pyk wrzesień 6. To też jest dosyć fajny termin, bo jak tutaj widzisz, to są ostatnie loty właściwie. Jeszcze można było wrócić 13. Ale już potem Wizer nie lata do Majorki. Potem pewnie znowu się zaczyna sezon i znowu te loty wznowią, ale na chwilę obecną to są ostatnie loty, a tam jest dalej ciepło. O, widzę, że dalej jest sympatycznie, dalej się opłaca bardzo 76 zł w jedną, 246 w drugą. To jest normalne, że te ceny są takie skrajnie różne. Ok, czyli dalej jest fajnie. Dalej kosztuje 644 zł za dwie osoby w dwie strony. Mnie to kosztowało, mnie to kosztowało 464, no czyli też spora oszczędność bo 200 zł. Oczywiście, ja wiem, że dużo osób, które oglądają mój kanał, zarabia 10, 20, 30 tysięcy. Są takie osoby, jak najbardziej. I, ale myślę, że nawet te osoby doceniają dwie stówki w kieszeni dodatkowe. Ja doceniam zawsze. Ja się nie kryję z tym, że jestem polakiem, cebulakiem, także jak najbardziej. Dobra, co my tu dalej mamy? Abu Dhabi, czy jak jest napisane Abu Zabi? Zapraszam do Wikipedii, czemu się mówi tak, a pisze tak. Natomiast mamy to 27 listopada. Wizer w ogóle teraz zdjął Dubaj, więc Abu Dhabi to jest jedyna opcja, żeby też Dubaj zobaczyć. Jeżeli chodzi o tanie loty, widzę, że to jest 27-30 listopada. Tam jakiś, pamiętam, że to był droższy lot. jakiś, Zobaczymy, ile kosztował 1284. No i jestem ciekaw, tutaj, tutaj podejrzewam, że może być różnie, że, że może akurat ta cena nawet spadła. Czyli mamy tak. Skąd to mamy? Katowice, fajnie. Katowice, Abu Dhabi. 20, 27 listopad to już tutaj na grubości widzę. Czyli odległe, czaso, odległe czasowo to jest. Proszę bardzo, nawet zrobili dwa loty w ciągu dnia. Pół godziny po sobie. Kiedy ja mam ten lot? Ale dobra, weźmy i tak tańszy, bo to Tutaj nie ma co się o te pół godziny szczypać. Nie, nie pamiętam jak ja miałem, ale wydawało mi się, że w ogóle był tylko jeden. Dobra, 266 w jedną i teraz wracamy. no Wracamy w nocy. Ja też tak wracałem w nocy. Różnica jest duża w tych lotach. Dobra. No i okazuje się, że loty są tańsze. Tańsze są, o uwaga, 40 złotych. Czyli możesz polecieć do Abu Dhabi 40 złotych taniej niż ja. Myślę, że cena i tak jest w miarę w porządku. Swego czasu do Dubaju dało się polecieć powiedzmy za, za 6-7 stów za dwie, sobie dwie strony. Teraz jest to trochę droższe, nie wiem czy te ceny wrócą, ale myślę, że Emiraty Arabskie są na tyle ciekawe że, i ciepłe, że można, można tak sobie poszaleć. Dobra i mamy jeszcze tutaj jeden lot, ostatni. Zobaczmy, to jest lot taki, z reguły takie loty są droższe, ponieważ to jest lot między Świętami a Nowym Rokiem. Mamy Wigilia 24, potem pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt i z rana po tych świętach, co mi bardzo pasuje, mamy lot do Marrakeszu. Kosztował on 924 zł. I 27 grudzień wlatujemy, wracamy 3 stycznia. Także fajnie, bo ten okres taki zimowo-sylwestrowy tutaj można sobie wykorzystać na oglądaniu w sumie Afryki może nie takiej klasycznej, ale jednak jest to Afryka, Maroko. No i zobaczmy sobie, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Tutaj myślę, że będzie drożej, bo te loty takie święteczne, one się wyprzedają i one drożeją. Zdziwię się, jak będzie drożej, ale taniej, ale zobaczymy. Może akurat ktoś tu jeszcze wyszuka okazję. A widzę, że chyba nie ma, nie ma źle. Dobra, mamy ze zniżką 326 w jedną, 256 w drugą, e, tylko 4 miejsca w tej cenie i faktycznie to nie jest zabieg marketingowy, e, to, czy jest zabiegiem marketingowy, ale to jest prawda, że są tylko 324 miejsca. E, że są 4 miejsca, nie 324 i faktycznie. E, I faktycznie jak się te miejsca sprzedadzą, to będą tylko droższe. Ok. 1364 zł, czyli nieco drożej. Nie, nawet bardzo, nie, dużo drożej, 400 zł drożej. Także, tak jak mówiłem, no na Sylwestra z reguły to drożeje. Warto takie Sylwestra planować dużo wcześniej, dlatego ja w maju wykupiłem sobie już Sylwestra. No także, jak widzisz, na jednym locie mam stratę 20 zł, ale tak to tu 100, tu 200, tu 400, tam dwie. Także myślę, że sumarycznie sumarycznie tam, nie wiem, z tysiąc, z półtorej, trzeba by ten film przewinąć, policzyć, zobaczyć. W każdym razie udało mi się takie moje mini wakacje poplanować. Postaram się złożyć, zracjonować te wypady w jakiś sposób. Więc mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem wypadów w Roku, w którym jest koronawirus, w którym podróże się ukrociły, w którym właściwie przez pół roku nie dało się podróżować. Ja już na początku roku byłem w Tel Awiwie, byłem na Cyprze, byłem na Malcie, a teraz tutaj jeszcze mamy kilka lotów, także będzie fajnie. Jeszcze myślę, że Lwów zaliczymy z takich bliskich, może jeszcze Austrię jakąś. W każdym razie. Trochę tego jest. Mi takie wpady dużo dają, wietrzą mi głowę. No i teraz wnioski. Jakie są wnioski? Po pierwsze, z reguły warto faktycznie bukować wcześniej. Po drugie, warto bukować wtedy, kiedy się coś dzieje. Czyli, jeżeli wybucha bomba w Egipcie, to szansa, że wybuchnie druga w tym samym miejscu, jest bliska zero. W sensie historia pokazuje, że dwa razy bomba nie wybucha w tym samym miejscu, więc powinieneś lecieć. Dokładnie w tym miejscu, gdzie wybuchła bomba, hotel blisko znaleźć i wtedy jesteś bezpieczny, ponieważ nie robiąc tego, ryzykujesz więcej, ponieważ jest dużo większa szansa, że bomba wybuchnie w Warszawie czy w Katowicach. Natomiast ludzie robią inaczej. Pamiętam, jak było parę lat temu, no dobre parę lat temu, 5, 6, 7 lat temu, w Turcji. W Turcji była bomba. No i wtedy Turcja stanęła w taki sposób, że tygodniowy all inclusive w sezonie kosztowało 7, 8, 900 zł za hotele 4, 5 gwiazdkowe i to były na przykład hotele, które były oddalone nawet 600, 700 kilometrów od tego miejsca. Czyli to, to, to tak jakby jakbyś mieszkał w Warszawie i w Berlinie by coś się stało, to byś się bał, że w Warszawie teraz coś się wydarzy. Także warto, jeżeli są jakieś niepokoje społeczne, są jakieś Właśnie zamachy, coś się dzieje, jest jakaś, jakiś problem, który ciebie nie, nie, nie dotyczy, czyli na przykład koronawirus, który prawie nikogo nie, nie dotyczy, to już teraz każdy chyba wie, to wtedy warto podejmować akcje i warto wtedy działać. Owszem, ja uważam, że dla mnie, jako, jako Kaspara, ta oszczędność, którą tu zrobiłem, ona nie jest jakaś przekująca, ona mi życia nie zmieni. Ale miałem jakiś bodziec, żeby akurat zaplanować to wtedy, i tak, i tak bym te loty planował, i tak, i tak bym chciał gdzieś coś zwiedzić, zobaczyć. Także lepiej to zrobić w takim momencie, a nie w innym. Więc ja miałem stymulację zewnętrzną, żeby zrobić to po prostu wtedy, kiedy, kiedy coś się dzieje, kiedy, kiedy loty zanieją. Jak pokazywałem wcześniej, to po raz pierwszy w historii widziałem Barcelonę, żeby dało się w poniedziałek, środę i piątek wylecieć lub wrócić, bo w każdy dzień był i wylot i powrót, i każdy z lotów kosztował chyba 48 złotych, także to jest szczególnie fajna rada dla osób, które nie mają tych kasy, które, dla których każda stuwa, każde dwie stuwy robią różnicę. Możecie sobie w tym momencie pofrunąć gdzieś, zobaczyć kawałek innego świata, innej kultury, i niekoniecznie na to dużo kasy wydawać. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że taka relacja i pewna, pewien rodzaj transparentności, jak to wygląda u mnie, Wam się podoba. Jak macie pytania odnośnie podróży i nie tylko, to zapraszam w komentarzach. A ja już w lipcu, jeżeli mi tego lotu pierwszego nie odwołają, postaram się pokazać, czy mi się Madryt, Madryt podobał, czy mi się nie podobał. Madryt chyba jest średnio atrakcyjny, ale ja sobie na pewno znajdę tam fajne miejsca i fajny czas spędzę. Ateny mi się na pewno spodobają, bo to już wiem. Eindhoven, Amsterdam, to myślę, że na pewno. Sardynia również, Bukareszt, dla mnie to jest ciekawostka. Majorka, tutaj mam spotkanie z moim znajomym traderem21, także też będzie fajnie. Go z Kumaty, lubię z nim spędzać czas. Abu Dhabi. To jest takie coś, tam mnie Jara kręci podnieca. No i Marrakesz też myślę, że będzie fajnie. Szczególnie będzie fajnie, bo to jest grudzień, a tam będzie około 20 stopni, także też sympatycznie. Jeżeli chciałbyś jakiejś pomocy w tym wszystkim, to na razie, póki mój kanał ma 500 tysięcy subskrypcji, a nie 50, to pewnie będę mógł pomóc. Zachęcam do komentowania. Wszystkiego dobrego. Hakuna Matata. Cześć! Subskrybuj kanał Kacpra. I uśmiechaj się każdego dnia.